Mała firemka, tylko dwie rampy, nie ma tu nikogo, no ale trzeba czekać na załadunek, na jakiegoś magazyniera. A jedyny minus też tutaj w tej robocie to jest właśnie, że nie mamy przejazdówki i takie załadunki z rampy, to nie to, że ten widlak trzeba zawsze odpiąć, gdzieś go zostawić, no to zawsze trzeba przyczepę odpiąć, nie ma innej możliwości. No brakuje, ta przejazdówka byłaby naprawdę sporym ułatwieniem, no ale czasem trzeba coś zrobić. Dobra, czekamy, 9:45, zobaczymy jak, ile to zajmie, o której będziemy gotowi. No oby tu przyszedł ten magazynier jak najszybciej, bo na razie to się opieprza. No i 11 godzina, wyjeżdżamy załadowane, całkiem spoko to poszło. Teraz to zrzucić w Czechowicach, w piątek, jest czwartek, środa, czwartek, piątek, 3 dni spedycji, jakaś kasa za to wpadnie. Dobrze jest, roboty chyba troszkę mało u nas, coś tam chłopaki mówią, nie wiem. Więc dobrze jest cokolwiek ładować i jeździć z tym. Dobra, dzwonię na spedycję, że wszystko ok. Nara, widzimy się później. Lecimy. Parę godzin nam zostało. 3 godziny nam zostało jazdy. Narka. A pytaliście jeszcze mnie dużo, parę osób już pytało o tą kamerkę co cofania. To nie jest kamerka cofania, tylko patrz jak daję kierunkowskaz w prawo, to mi się tutaj martwy punkt, co tam, nie? Pod lusterkiem jest ta kamerka, wyłączam kierunkowskaz, to się wyłącza, ale mogę sobie ją też tutaj włączyć, wymusić, nie? Tak jak cofię, jak, no wiadomo, jak ktoś jedzie ciężarówką, to wie, że niekiedy z prawej strony trzeba tam uważać, bo blisko jakieś płoty, krawężniki, no to widzę fajnie ten narożnik auta tam wtedy, nie? Ale to jest oryginalne chyba, nie wiem, czy to jest w każdym Volvo, czy po prostu za dopłatą jako dodatkowa opcja, ale to jest oryginalne, volvowskie, u nas to wszyscy mają. A i mnie ściągają. Nie dość, że pada. Kurde. Ciekawe co chcą. Czego się czepią? Ajajajajaj. Wiedziałem, stało tam i BAG, czyli te balmy nowe. No i ci tutaj. Zaraz zobaczymy. Trzeba pewnie na ten parking jedziemy. Mana, chciałem sobie pojechać tak, żeby tu jakoś zjechać, ale jeszcze kolega. Piotroś, później się odezwę, bo mnie tu ściągają. Patrzcie jaka łapanka. Tu jakieś radiowozy, patrzcie ile tego tu jest. Ale mam szczęście, patrzcie ile tam jest radiowozów. Masakra jakaś. Łapanka na maksa. Ciekawe, czy prędkości się nie dowalą. Zobaczcie, co się tu dzieje. Mam z ukrycia, pokażę, ile to jest policji federalnych jakiś. Zobaczcie, tam z tyłu auta. To wszystko to są nieoznakowane. To jest jakieś wielkie szkolenie. Po prostu jakaś masakra. Ciekawe ile mi wpierdzielą. Ale super, powiem wam. Jutro mam urodziny i tak mówię, będę płakał i mówił, że mam jutro urodziny, żeby mi dali jakiś ten jakiś geszynk. Ale oni mi geszynk dali taki, że po prostu nie dostałem. Wszystko jest ok. Super. Zajęli mi pół godziny, no. Pół godziny straciłem, ale mam na cały miesiąc papierek z kontroli, więc logujemy kartę i spadamy dalej w drogę. Tak jadę i teraz myślę, nachodzi mnie takie małe przemyślenia, bo miałem buty na stopniach, oczywiście, że jeżdżę na boso, jak 99% kierowców. I się tego nawet nie czepił, nie? Bo widział, nie byłem w stanie zdążyć tego ubrać, bo jak wjechałem na ten parking, to tam było tak zawalone tymi policjantami, że praktycznie od razu, jak się zatrzymałem, jeszcze ręcznego nie zaciągnąłem, to już mi drzwi otwierali, więc od razu te buty tam były na tym stopniu, widział to, bo chciał wejść tutaj do tachografu od razu i się w ogóle tego nie czepił, nie? Więc jak się słucha niekiedy kierowców z pierdołami, że będą karać za wszystko, no to nie wiem, musieliby trafić albo mega źle, albo wydaje mi się, że po prostu cwaniakują, pyskują chyba tym policjantom czy tym BAG-owcom, bo
No bo powiem szczerze, że tych kontrol, jak jeździłem na cysternach, miałem od groma. I BAG, i ten. I nigdy nie dostałem żadnego mandatu, nie z mojej winy. Raz dostałem mandat, ale to były początki, jak na kartach jeździłem, na chłodni jeszcze, no to 91, 40 dwutygodniowy okres, czas jazdy zrobiłem. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, jak się to sprawdza, młody, nieopierzony. No i wtedy dostałem, no nie pamiętam, 80 euro, 60, coś takiego. Jeszcze były inne kary dzisiaj, może pewnie było za to dużo więcej, nie wiem. Nawet nie mam pojęcia, ale była to moja wina. Ale później wszystkie kontrole, jakie mnie zatrzymywali, takie właśnie do sprawdzania, no nie dostałem nigdy mandatu, a czasem się słucha na parkingach właśnie gadania o tym, jacy to są, oni są źli, że się czepiają byle czego. Powiem szczerze, 20 lat za kółkiem mi się nigdy nie trafiło. Oby tak dalej, bo nie mówię, że komuś się może nie trafić, ale jak ktoś dostał mandat rzeczywiście za jakąś pierdołę, a mówię, 90 miałem i ona to drukowała i widziała te 90 na godzinę, nie? Że przejeździłem. Parę razy mnie puściło, więc nawet się tego nie doczepili. Chociaż tego mogli, nie? No ale odpuścili, więc nie są chyba tacy źli, jak wszyscy o nich wiecznie mówią. Dzień dobry. Jadę. Ludzkie. Patrzcie, jaki niebo, ale jest tylko 2 stopnie. Miejscami takie śnieżyce były. Grady, deszcze marznące. Jakiś Saigon po prostu. Ale czym bliżej granicy, nie wiem, czy to mnie goni tamta pogoda, czy nie. Mniejsza z tym, wjedziemy do Polski, trzeba gdzieś wypauzować i to teraz ładować. Dzień się fajnie zaczyna. Ja mam dziś urodziny, więc w ramach prezentu proszę dać subskrypcję. Nie obijać się, dać suba. Idziemy po 1000 subów. No, więc miłego dzionka. Kurde, czwartek rano. A tu już taki korek w stronę Niemca? Ciekawe, gdzie oni to jadą? W czwartek to tu zazwyczaj pusto było. Patrzcie, jaki korek uwalony. Chłopaki wyjeżdżają na weekend, ewidentnie było. No solidny korek z rana, jest 6:30. Jestem w szoku. Tak w poniedziałki, wtorki to rozumie tutaj stać, ale w czwartek? Przerąbane. Nie wiem, czy wiecie, do kiedy te granice jeszcze tak będą zamknięte? Coś ktoś wie? Pisać w komentarzach. Właśnie dostałem komentarz, żeby przyciąć tą końcówkę tutaj i wsadzić chyba to w szynę. A że mam tu kombinereczki. Zaraz to ogarniemy. Spróbujemy ten patent od kolegi. Czekajcie, przytnę to i dam wam znać, czy to działa. No i dobra, przyciąłem to. Tak jak tu kolega pisał. No i teraz to trzeba wsadzić w szynę. No kurde, musiałbym wyciągnąć chyba całą firanę, żeby to normalnie wsadzić. Czego mi się nie chce robić. Więc teraz czeka mnie trudne zadanie, żeby to tam wcisnąć jakoś. Dobra, próbujemy. No jest, udało się. Kurde, na co to nie będzie widać, ale... No ciasno to tu weszło, kurde, ale miałem problem to włożyć. Teraz rzeczywiście chodzi to ciasno. Ale działa ten patent, więc dzięki kumpel. Dzięki za komentarz. No widzicie, bo to tak powinno być, tylko że te, jak się wyłamią te motylki, no to potem jest dupa i tu były wyłamane. Ale tak jak kolega mówi, wyciąłem to i teraz to... Super, super, dzięki! No i co, Czechowice dziedzice? Czwarta rano. Wyjeżdżam. Rozładunek mam na 6:00. No ale... Spróbujemy podjechać, nie wiem czy tu
pracują w nocy, czy nie. A jak nie, to się prześpię z 2 godzinki, lepiej być trochę prędzej. Bo tu są korki z rana potężne, więc to jest masakra. No widzę, że tu ciężarówki cały czas jeżdżą, wjeżdżają. Więc może, fajnie by było. Jakby się to udało rozładować. No nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Kurde, w ciasno, dziury tu, ja pierdziurę. Droga na firma, taka dziura. Masakra. I co, i to chyba tu. Ślepa ulica. Dobra, wjedźmy i zobaczmy. Tutaj jest jakiś raben. Ja nie mam rabena. Dobra, tu jest brama. Dobra, idę się zapytać. Nie wiem, gdzie są. Tu są jakieś hale, ale kurde, gdzie tu się idzie meldować albo coś? A ten tu śpi. Dobrze. O tu. Tu jest raben. Dobra, gdzie jest ta moja firma? Dobra, tu można stanąć. Się wyspać w razie czego. Elegancja Francja, dobra. Zakaz. Droga pożarowa. Dobra, tam jest chyba na końcu. O, już widzę. Dobra, idę podpytać. Jak co, to sobie tu z boku stanę i pójdę nyny. I co, krótka rzemka, 6 rano. Ładny wschód słońca. O, fajne chmurki. O Jezus. Muszę się iść tam zameldować. No, człowiek pitomy. Patrzcie, jak słoneczko tam schodzi. Piękny dzionek się zapowiada. Tylko zimno. To udało się, 6:01 od razu mnie z was zawołali. Patrzcie, tam są magazyny DPD, tych busów tutaj od groma przyjechał. Noszę paczki, bo tu mam blisko do domu. Ale coś tam mówiła, że tam jakiś inny ma się rozładowywać, się za chwilę być, ale jedna tam stwierdziła na szczęście, że zanim on przyjedzie, to mnie zdążą zrzucić, więc bardzo dobra wiadomość. A się zmachałem. Jeszcze się kuźwa odpiął, że oczywiście. No ale co zrobić. Rozładowane, 6:50, pięknie poszło, akurat przyjechały tam 2 auta, które właśnie się podstawiły. To mi się fuksło, bo jakbym był tutaj to parę minut później, to bym musiał czekać aż ich pierwsze, nie wiem, czy ich ładują, czy rozładowywują, więc pewnie z godzinkę później bym był, a tak cudownie. Dobra, pędzimy. Więc tu się wjeżdża, tam się chyba wyjeżdża. A jeszcze przed samą firmą, kurde, znowu powietrze, kurde, spierdziela. Ja pierdzielę, co z tymi oponami, normalnie masakra. Przed tym wyjazdem miałem wszystko robione, a teraz znowu powtórka z rozrywki. No znowu będą musieli to ściągać i robić. Dobrze, że już na firmie praktycznie jestem. No i udało się, piątek, 9:00 rano. Weekend, zaczynamy znaleźć tylko jeszcze miejsce parkingowe. I możemy weekendować. Do fryzjera jeszcze bym musiał dzisiaj iść, bo jestem tak zarośnięty, że dramat. Zaraz będę dzwonić. 9:00 akurat jest, więc mogę dzwonić, się umawiać, pytać. Boże, tu niektórzy kierowcy w krótkich rękawkach chodzą, a jest 5 stopni. Dobrze są, dobrze. Zahartowane drivery jako okno. Dyskietkę. Jest tu jakieś miejsce. Coś widzę, ale nie jestem pewien. To jest teraz to, zaraz zaparkuj w piątek. Tu chyba też nic nie ma.
tu zaparkować. Tu sobie wjadę, bo jakby tu było miejsce, to są przejazdowe takie. Tu jest chyba miejsce. Tak, przyczepa stoi. Kurde. Kruca Zyx! Wszystko zajęte. Tu jest zajęte, bo tu jest w miarę blisko do parkingu, do osobówek, nie? A tam dalej... Czym dalej, tym dalej później trzeba spacerować. Niestety, tutaj nic nie ma. Nie wiem, czy tu wjechać. A chyba jest miejsce, tak mi się wydaje. Byłoby fantastycznie. Ale mi się chyba tylko wydaje. Tu są miejsca. O, tu jest miejsce. Tu jest miejsce. Ale nie wiem, czy tam nie ma miejsca. O, tu jest chyba. Tu są trzy miejsca. Nie, tu nie ma żadnego miejsca, bo oczywiście co? Muszę kurde wózek zostawić. Ale tam było z tyłu miejsce. Ewentualnie. A to? A tu jest przyczepa. Tu jest miejsce. A tu się nie.